Witam serdecznie wszystkich. Właśnie wstałem i w mojej głowie pojawił się niesamowity pomysł, żeby zrobić vloga w postaci jak wygląda cień progracza. Sorry, ale jeszcze mój mózg nie kuma do końca, co się dzieje. Stwierdziłem, że najlepiej lubicie oglądać vlogi, a niestety nie mamy turniejów. Mamy no mało bootcampów raz na jakiś czas, wiadomo. To może jakieś vlogi z domu, z mojego życia. Wiadomo, Szpero TV rozwija się. No i nic, zobaczycie jak to wygląda dalej, jak to wygląda dzisiaj. Także zapraszam do spędzenia dnia z Grzegorzem. No i mamy już godzinę prawie 13. Dzisiaj trening rozpoczynam o 13.30. Mamy dwa ciężkie mecze. Pierwszy bardzo ciężki na drużynę Sprout w ramach Snow Sweet Snow. A później o 21.00 gramy nasz pierwszy mecz w polskiej lidze sportowej na Pompa Team. Więc jak widzicie, musiałem tutaj 13.00 tak naprawdę ogarnąć wszystkie swoje sprawy prywatne, bo później po prostu nie będzie na to czasu. Zawsze też staram się chodzić na siłownię, czy coś porobić sportowego, czasami jakieś cardio. Dzisiaj się tylko porozciągałem, bo wczoraj byłem na siłowni, można powiedzieć, dość późnym wieczorem. Ci, co śledzą mojego Insta, to pewnie wiedzą. No i też po prostu dzisiaj chciałem sobie odespać, bo ostatnie dni naprawdę mamy dużo grania. Wczoraj na przykład graliśmy o 9 rano na drużynę Trident, a później też jeszcze robiliśmy trening. Trenujemy teraz ostro Dusta 2, więc bójcie się drużyny. Myślę, że jest duży potencjał na tej mapie, jeśli chodzi o nas. No i nic, no dzisiaj tak naprawdę nie będzie czasu na trening, bo są mecze, więc skupiamy się głównie na nich. A ja nie przedłużając, lecę grać w grę. Dzisiaj jest taka zajebista pogoda, a ja w robocie. Aktualnie grany jest meczek Sinners Anonymo. Pierwsza mapa, niestety Anonymo przegrało dość mocno. Teraz jest druga mapa. No, sprawdzam sobie zawsze też z rana wyniki, co się dzieje. Pewnie nie widać tego na ekranie dobrze. To jest właśnie ta liga, w której my gramy na Sprout dzisiaj. No, więc jak już surfuję po internecie, to zapraszam oczywiście tutaj wszystkich. Kanał taki Szpero TV i kliknięcie subskrybuj. Dziękuję bardzo. Ok, zaczynamy dzisiaj trening od omawiania. Jak widzicie, Lordik już tutaj pokazuje różne rzeczy. Tak jak mówiłem, aktualnie skupiamy się dużo na Daście, tym bardziej, że wiemy prawdopodobnie, że Sprout weźmie na nas Dasta. Dlatego też przygotowujemy się trochę pod ten mecz. Ogólnie w tej chwili nie robimy analiz pod przeciwników w ogóle. Gramy swoją grę w każdym meczu, żeby nie było. Jest tych meczy za dużo, więc próbujemy grać swoją grę i pokazać wszystkim, że grając swoje też można wygrywać. Myślę, że wyniki mamy ostatnio bardzo dobre. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj na też trudnego przeciwnika. No i teraz omawiamy pół godzinki sobie Dusta trochę. Porozmawiamy, jak będziemy grać, a po omawianiu zagramy sobie PCW godzinkę na rozgrzewkę, no i o 15 meczik, więc nie będę oczywiście teraz nagrywał, trzeba się skupić na treningu i lecimy. Jednak Lordik zrobił małą analizkę, bo no, gramy na lepszy zespół, 24 chyba miejsce w HLTV mają aktualnie. Tak opowiada, jak kryją, co lubią robić, w zasadzie tyle. I tak będziemy grać swoje, ale żeby mieć na uwadze to, co Lord mówi. Czas na PCW przed meczem, jest 14.05, za 55 minut mamy oficjal. Jeszcze nie zaczęliśmy grać, rozgrzeweczka. Więc pewnie i tak skończymy szybciej. A to jest dobry kontencik. To się ludziom takie podobają, teorie spiskowe, nie? Goofy! Goofy się spóźnia ciągle na treningi. Tragedia, kurwa, Goofso, co ty robisz? Jezu, jak ja widzę papruchów na podkładce. Oczywiście meczu oficjalnego nie wiem, już nagrywał. Ani nic robił. Tylko zobaczcie wynik. Nie widziałem, mi na pale zapaczki. Dziękuję, że nam idzie. Jest okno. Najdę. Okno najdę. 4. Więcej nic. Patrzę okno. Tak, właśnie do okna nie potrafię wskoczyć. Ogólnie gra mnie troluje. No, dobijaj, kurwa, bocie. 6 asyst mam. Okej, zaraz meczek, stylóweczka już jest moja. Kawka zrobiona. I co, zaczynamy. Widzimy się po meczu. Mapki to D2, Train oraz trzeci, nie pamiętam. Mam nadzieję, że skończymy w dwóch mapach. Trzeci nuke. One man to defend it all and needs to find a place for pulsing kill here. Needs to find something to help his team, otherwise it could be over.
Hornet of War on to live, love, generation. Here comes the flash, here comes one Hornet. It is up, done. It is the best of three, ending in two. Whistler, cracker, what a series. No i moi drodzy, wygraliśmy mecz ze Sprout 2-0. Kto by pomyślał, raczej Sprout było faworytem. Wygraliśmy na trenie, to akurat raczej... No, niespodzianki nie ma, bo na terenie gramy, jak wiadomo, już od długiego czasu bardzo dobrze. No ale Dust 2, nasza pierwsza oficjalna wygrana na HLTV. Widać, że trenujemy, czuć progres i dzisiaj naprawdę zagraliśmy fajnie. No i co? Fajne zwycięstwo, bardzo cieszy. Dzisiaj Pączek, niesamowita forma. No i mamy teraz kilka godzin przerwy, bo kolejny mecz o 21, a jest godzina. Tutaj mam zegarek. 17:15. Tak więc teraz pewnie sobie coś porobię, jakieś cardio, zjem na pewno obiad, no potem może zobaczę powtórkę trochę meczu, bo lubię oglądać, jak wygrywamy, ale nie lubię czytać czatu, bo jest daremny polski czat, to jest tragiczny, ludzie się nie znają, a wypisują głupoty. A tutaj moja największa fanka, czyli mamuśka, znawczyni e-sportu, przywitaj się z widzami moimi. No co? Dzień dobry. Ale nie lubię takich zaskoczeń. No. Mama ogląda każdy mój mecz i jest dzisiaj zadowolona. Tutaj obiadek mielone. Fajna suróweczka, ziemniaczki, warzywka. Czyli dieta e-sportowca. Teraz wam pokażę kilka shotów. Jedkar tak się zachowuje podczas oficjala, aż musiałem taka wziąć, nie? Bo się zaczął śmiać z tego, że Pączek broń sobie wyrzucił. Kurde, myślałem, że zapisałem shota, jak Fawen mi się odwinął, jak skróciłem od nogę na trenie w CT. Ci, co oglądali, to pewnie wiedzą i pewnie domyślam się, że tam ludzie mnie cisnęli. Bo pewnie w plecy coś tam, ale to tak nie było, ja w niego po prostu zacząłem strzelać od razu w ciało. On mi się tak odwinął po prostu na, wiecie, no odwinął mi się i staheada mi dał, nie? Szkoda, że tego nie mam zapisanego, bo z mojego powa to wyglądało naprawdę ciekawie. Pozdrawiam hejterów. Tu jeszcze fajne oznaczonko na Twitterze miałem. Dobra, pokażę ci większy paradoks. Szpero CSGO z rok temu wstawił materiał, gdzie pół roku przed pandemią wraz ze swoją drużyną nosili maski sobie tak for fun. Czyżby drużyna Wisła Games miała przecieki od NASA, że będzie wirus i się już wtedy zabezpieczali? No powiem wam, że to było dość paradoksalne, bo sobie nagraliśmy vloga, to był turniej z kilka miesięcy przed wirusikiem naszym. No i Jankers też miał problemy, pamiętam, brzuszne, więc stwierdziliśmy, że założymy maski, bo się baliśmy, że no możemy się też zarazić od niego i mieć również kłopoty. No i co? Kilka miesięcy później maski stały się normalnością i to w sumie było takie, no ciekawe. Jeszcze dzisiaj paczuszka do mnie przyszła. Zamówiłem sobie kreatynkę, jakieś witaminki i mam ambitny plan chodzenia na siłkę. Zobaczymy, czy się uda. No i jeszcze cardio. Troszkę trzeba pojeździć w domu dzisiaj, bo już jest wieczór. A w tle Paradise PD. Polecam bajkę dla dorosłych. Czarny humor dla odmóżdżenia. Mi się czasem podoba coś takiego. Także no, nie dla wszystkich to, ale polecam niektórym. Jadę właśnie sobie furką z zakupów. Muszę jeszcze zatankować. Meczek mam za godzinkę niecałą, więc na spokojnie się wyrobię. Jedyny minus dzisiejszego meczu, że gramy, to jest to, że jest mecz Polska-Anglia w piłkę nożną o 20:45 i go nie zobaczę. Chociaż po ostatnich meczach to w sumie nie wiem, czy nie będę żałował, że nie widzę, bo grali średnio, ale zobaczymy, może tym razem będzie lepiej na mocniejszego przeciwnika. No i co, za 20 minut kolejny mecz. Lekkie zmęczenie już czuję, ale pamiętajcie, kawka na mecz gotowa i kamerka też gotowa, bo musimy mieć kamerki na twarz, nie wszyscy, no ale oczywiście mi każą te życie influencera, gracza i youtubera oczywiście. A no i musiałem koszuleczkę założyć do kamerki oczywiście na mecz i pamiętajcie, zapomniałem powiedzieć, jak kawa to tylko podwójne espresso. Również pozdrawiam, to właśnie kamerka, vlog wjeżdża tutaj. To właśnie Grzegorz jest już razem z nami i możemy porozmawiać o tym spotkaniu. Szpero uśmiechnięty jak zawsze, przycisk witam. Subskrybuj nawet na drugim planie. Dobry wieczór Grzegorzu. I właśnie. Pozdrawiam wszystkich widzów Szpero TV, przepraszam, musiałem tak zacząć. Szpero... Również pozdrawiam, to właśnie kamerka, vlog wjeżdża tutaj. Witam. Pozdrawiamy kamerka bez kompleksu. Widzów Szpero TV. No i witam moi drodzy, jest godzina 24:30, czyli jak widzicie... Ciężka jest praca gracza.
Wygraliśmy 2-1 z Pompą. Trein podsumuje. Wszystkie widzą, pierwsza mapa, może od tego zacznijmy, bo tam... A to pierwsza mapa. Pierwsze skrzypce po stronie Wisły Olympic Games Kraków. To chyba jest tego typu mapa i materiał, którego nie powstydziłbyś się wrzucić na Szperotim. Myślę, że to oznacza, że graliśmy dzisiaj słabo, skoro ja byłem najlepszy z naszej drużyny. Oj, gdzieś się skromny. Nie obrażam. Ale żartownie. No to takie podsumowanko jeszcze na koniec. No i to równie. Grzesiu. Dobrze zagrał na jednej mapie. Kura czasem piernie. Inferno, nie będę lepiej nic mówił. Fajnie chłopaki zagrali. Nauczka dla nas dobra. I Niuka, my zagraliśmy dość też, można powiedzieć, agresywnie. Wygraliśmy 2-1. Cieszymy się. Jesteśmy naprawdę bardzo zmęczeni. Ten dzień się wydłużył masakrycznie dla nas. No i co, moi drodzy, mamy prawie pierwszą. Dzień się kończy. Tutaj kolacyjka i będzie jeszcze Netflix na dobranoc. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie vloga. Jeśli wam się takie coś podoba, taka inicjatywa, to piszcie w komentarzach. Postaram się więcej ponagrywać takich, no, ciekawych dni, można powiedzieć, z mojej pracy. Czas na podsumowanie dnia. Wygraliśmy 2 mecze. Mam zajebistą drużynę. Jestem oczywiście zajebistym prowadzącym. No i przede wszystkim mam super widzów, dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie subka jak możecie i widzimy się już wkrótce. Trzymajcie kciuki za nasze kolejne spotkania. Hej! A tutaj patrzcie, jaki weteran. Top 20 graczy z największą liczbą rozegranych map. Jestem tu 17 wśród takich gwiazd. Wow!